Twój samochód jest brudny. Tu jakaś sraka, tu jakieś zacieki, gałęzie, liście. I co z tym zrobić, jak w kieszeni jest tylko 2 złote? Poradnik ludzka sprawi, że już nigdy nie będziesz wydawał na myjnię samochodową kupek pieniędzy typu 5 złotych. Od dzisiaj będziesz wydawał tylko 2 złote, a efekty będą wyglądały tak. Poradnik sam w sobie jest bardzo prosty i być może większość z Was właśnie tę technikę mycia samochodu w myjni bez obsługowej, czy raczej samoobsługowej, stosuję już od dawna, bo jest to dość oczywista sprawa, że jeśli chcesz mieć efekty, to musisz troszeczkę popracować. A jeśli troszeczkę popracujesz, to sobie zarobisz na ładny wygląd samochodu w tym wypadku. Więc co musimy zrobić najpierw? Przede wszystkim musisz znaleźć myjnię, gdzie za 1 złotówkę najwięcej wody poleci z zraszacza, czy też z dyszy, czy też z lancy. Musimy zrobić takie małe badanie, rozeznanie w terenie. Następnie bardzo ważną rzeczą jest, czy w tej myjni, którą już sobie wybrałeś, jest szczotka teleskopowa najlepiej, którą będziesz mógł sobie cały samochód po prostu zeszczotkować, jak już go po prostu zmoczysz proszkiem, powiedzmy. A gdy już znajdziesz sobie taką myjnię, o której wspomniałem, czyli która ma dość długi czas mycia na 1 złotówce, plus znajduje się w niej szczotka do szorowania auta, możemy przystąpić do naszej pracy. Przede wszystkim wrzucamy 1 złotówkę do maszyny i maszyna już jest gotowa do akcji. Najpierw spryskujemy troszeczkę wodą w jednym miejscu, czekamy aż poleci proszek i szybciutko dookoła samochodu lecimy. Oczywiście zanim włożymy złotówkę do automatu, musimy przygotować nasz samochód, czyli odgiąć wycieraczki oraz pozamykać szyby, rzecz jasna, żeby nic nam nie naleciało do środka. No i myjemy samochód dookoła, dosyć dokładnie i pamiętamy, zaczynamy od góry, bo woda ścieka na dół, hello! I potem, jak już sobie cały samochód zmoczymy, prawdopodobnie skończy nam się złotówka, czyli czas potrzebny na obmycie całego samochodu. Przeważnie dla takiego pasażerskiego samochodu powinno Wam wystarczyć na 1,5 raza obmycia dookoła auta, jak to było w moim przypadku. Następnie bierzemy szczotkę i szorujemy każdy element auta osobno, tak aby nie zapomnieć o żadnym elemencie, tak aby nie zapomnieć o żadnym miejscu na aucie. Jest to bardzo ważne, bo jeśli nie umyjemy szczotką jakiegoś miejsca na aucie, nie wyszorujemy tego miejsca, to będzie to mega widoczne później, jeśli zmyjemy z niego ten już proszek, powiedzmy, który wsiąknął brud. Więc żeby się nie pomylić, myjemy szyby, wszystkie elementy, błotniki, drzwi po kolei, po prostu. Po kolei sobie myjemy, powoli, nie śpieszymy się, bo za czas spędzony tam nie musimy płacić, za szczotkę nie musimy płacić. Czasami, jeśli samochód nam w dość upalne dni zbyt szybko wyschnie z proszku, nie martwcie się, czasami jest tak, że do myjni obok, powiedzmy, naszej szczotki dodawane jest wiadro z wodą. Korzystajmy z niego, bo po prostu ten proszek, który jest na samochodzie, jest zaschnięty i wystarczy troszeczkę wody, żeby go po prostu rozpuścić znowu i znowu nim szorować. Dlatego bierzemy sobie znowu wodę i szorujemy kolejne to elementy na naszym samochodzie. Jeśli już wszystko mamy wyszorowane, przystępujemy do spłukiwania i wybieramy teraz opcję wody destylowanej, czy też wody zdemineralizowanej. Wrzucamy naszą ostatnią złotówkę, czyli 2 złotówkę i obmywamy cały samochód. I znowu, od góry do dołu. To znaczy tak, zaczynamy od dachu i później, jeśli starczy nam czasu, to myjemy resztę. Oczywiście pamiętamy o drzwiach, jak najszybciej dookoła, bo może nam się przedwcześnie skończyć czas. I tutaj się też nie przejmujcie, jeśli gdzieś tam zostanie jakiś element, powiedzmy, niespłukany z proszku, bo tak naprawdę później on wyschnie podczas jazdy.
No i ja po przejechaniu kilkunastu kilometrów, gdy umyłem właśnie w ten sposób samochód, otrzymałem takie efekty. Także za 2 zł spokojnie można umyć samochód bez trudzenia się, powiedzmy, w domu, czy tam szorowania, czy polerowania. Rzecz jasna, aby ochronić lakier, warto by było jeszcze nałożyć na niego jakieś preparaty woskujące albo jakieś otłuszczające, żeby zakonserwować troszeczkę powierzchnię lakieru. Ale my tu mówimy o takim profilaktycznym myciu, kiedy potrzebujemy szybko umyć samochód. Mnie takie mycie zajmuje niecałe 4 minuty. Także jest to bardzo, bardzo szybka wprawa. A tym bardziej poruszamy się troszeczkę dla zdrowia. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Na razie.